fajne kapciuszki fotograf? No, fajne, fajne. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku postaramy się nauczyć jeździć autem osoby, które nigdy wcześniej tym autem nie jeździły. Czyli Karina, Wiolka i najgorsza opcja, czyli Hubert Węska, inaczej zwany jako Dredziasty. Uczymy go jeździć autem, czy nie? Myślę, że to będzie niebezpieczne. Też tak myślę. Zastanowimy się. Nieobliczalne. W każdym razie, szykuję się niezła beka, bo oni nigdy wcześniej nie jeździli autem, dlatego czuję, że będzie po prostu śmiesznie. Jeżeli jesteś nowy na kanale, znajdujesz się aktualnie na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Tak, dokładnie, znajdujesz się na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Wbiliśmy ponad 400 tysięcy subskrypcji. Aktualny przyrost subskrypcji wynosi ponad 120 tysięcy miesięcznie. Więc jeżeli jeszcze ty, tak do ciebie mówię, nie dołączyłeś do tego kanału, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj, kliknij tam na dole. A my już schodzimy na dół, bierzemy furki, jedziemy na miejsce i rozpakowujemy się i uczymy dziewczyny i Dredziastego uczyć autem. Także czuję, że dzisiaj będzie zajebiście. Co robisz? Szafkę otwieram na początku, bo chciałem deskę. Jakoś tak dziwnie otwierałeś tą szafkę. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku uczymy dziewczyny jeździć autem. Czy jesteś na to gotowy? Autem? I Dredziastego. Tak o? No tak, o, tylko że prawdziwym autem. No ale co ty, oni nie ogarną. Jak nie ogarną? Ogarną? No ja myślę, że jestem dobrym nauczycielem, ty chyba też dobrze jeździsz autem. Oni ogarniają jak się chodzi, a co dopiero jechać. Co, myślisz, że ogarną? No ogarną, ogarną. Jaką furą ty chcesz ich uczyć? No jest piąteczką. A to nie za dużo mocy daje? No jak, 380 koni tylko, bez przesady. No to faktycznie, to mało. Nie? Mało, 380 koni, no. No to easy, to można ich uczyć. Przecież to nawet dziadki do sklepu mają więcej koni. Oni w ogóle ruszą, myślisz, co? Że ruszą w ogóle autem? No myślę, że tak. Co, gotowi? Będziecie uczyć jeździć. Nie chce mi się. Dam radę, ja chcę. Mi się wydaje, to jakimś fajnym autem, a nie jakimś... No jest piątką. Jest piątką. Może ale... Ale zły dojazd. Dlaczego? Często mówisz, że się gdzieś doprowadzi. Ja mówię, że dobrze. Nie, ty mówisz źle. Jak? Ja mówię, że dlaczego dobrze. Bardzo dobrze. Teraz się trzyma kamerę. Tak, dobrze przyspiesza, dobrze hamuje. On chce skłócić wszystkich. Dobra, jesteście gotowi czy nie? W ogóle czemu ty tacy bez życia jesteście? Co wy? Nie wyspaliście się czy co? Choroba was dziesiątkowała? Nie, no boję się, że zabiję kogoś, nie? O to chodzi, bo ja jak już wsiądę i przygazuję, to ja mogę kogoś zabić. Ja bym nie dawała wsiadać. No ja nie wiem, czy to jest niebezpieczne. Bez przesady, tylko jasura możesz zabić, bo to on będzie ciebie. A w sumie ja też, bo będę musiał to kamerować. No właśnie. Chcesz, żebym cię zabił na odcinku dzisiaj? Chcesz nie to zobaczyć? Nie wsiądziesz z nim do auta. Ale co, będziemy asekurować. O to chodzi. No jak chcesz to asekurować? To jest niebezpieczne. No zaciągniemy ręcznie. Ale tam ręcznie jest ten, automatyczny, nie zaciągniesz tego w ten sposób. Dlatego nie możemy jechać. Co, nie można go zaciągnąć? Nie. On ma ręczny. Chociaż jak coś się stanie, to on zaciągnie ręczny. Dla bezpieczeństwa użyczysz nam swojego grata? Mogę. Bo potrzebujemy twojego grata, bo ja boję się, że Tomę z piątkę jednak rozwalą. Znaczy da mi Tomę z piątkę, ale boję się, że po prostu rozwalą. Wyglądamy jak rodzeństwo. Wiecie, że wyglądacie jak rodzeństwo? Lepsze rodzeństwo niż... A w sumie para też, no. Buziaczki! Wszyscy się boją jeździć dzisiaj. Już rozmawiałem o tym, że będą mieli wypadek. Nie wiem dlaczego. Ja się nie boję. No a ty się nie boisz. Zabiję. Ty się nie boisz po prostu o to, że ty po prostu nie umiesz jeździć. Krzywdę. Bo ty wiesz, że ty nie umiesz jeździć Dredziasty. Ja jeżdżę różnie. Raz tak, raz tak. Dredziasty wie. Ja na motorze jest... dobrze jeżdżę. Ja na motorze dobrze tak, jeżdżę. Raz wsiadł na motor, raz. Raz wsiadł na motor, ledwo ruszył, dobrze, i dobrze jeździ. Na motorze. Ja się potem jeszcze wywalił, ale ja dobrze jeździ. Ale dobrze jeżdżę. Szybko jeżdżę. Bo ja bym chciała zrobić. Jeździć automatem, ja nie chcę sprzęgła. Ale to nie ma tak, bo to każdy ale, musi zdać na manualu. Ale ja nie mam przez trzech nóg. To jak mam wcisnąć gaz, sprzęgło i jeszcze hamulec? Potrzebne są trzy nogi. Co jest, Karina? Patrz, jakieś tutaj ustawienia się zmieniły. Normalnie wygląda jak jakiś ciśnieniomierz albo jakiś inny, nie wiem, miernik. I ty chcesz autem jeździć? Ciśnieniomierz? To ty chcesz, żebym jeździła. Szczerze? To chyba już nie chcę. Ale no dobra, no skoro się podjęliśmy tego odcinka, no to musimy go zrobić. No to jasne, że tak. Patrząc na ciebie, to nie widzę tego dobrze. No normalnie. Ciśnieniomierz. Wieża ciśnień. Może być. Jak ona wyje to auto? Że na połowę wody to w powietrze. Wiolka chyba próbuje nauczyć się myć auto, ale jakoś średnio i to wychodzi, nawet nie wie jak trzymać to dokładniej. Kolejny Dredziasz jakoś sobie tam radzi, chociaż ja praktycznie umyłem całe auto, zaraz. No nie mogę się po prostu doczekać jak wsadzimy ich te furki, no będzie to komiczne. Zaraz, śmieszne mam nadzieję, tylko, że nie będzie żadnego wypadku i że się nie rozwalimy na drzewie, bo szkoda furek. No cóż, dlatego weźmiemy autoszofera, bo tak naprawdę najmniej będzie do stracenia, jeżeli autoszofera się rozwali, a nie nasze, bo jeżeli z piątka by się rozwaliła, no to jednak kilkadziesiąt tysięcy plecy. Ale debile, co? Wariaci. Zwariowani wariaci. I tak i puściłem.
Dobra, jesteśmy na miejscu, jesteście gotowi? Co, chcemy na tej drodze, czy wjeżdżać na tą trawę? Trochę wąsko. Ja bym się pole. Trochę bał, że dredziarz wyjdzie w auto, bo to jest bardzo problem. Nie, ja w ogóle dobra, nie kto chce z was pierwszy? Ja. No Kalina była pierwsza. No dobra. Tam jest ten refleks, a nie. Jacy chętni, Boże. A ty co, niechętny? No, żeby pan płacić potem za ciebie odszkodowanie, to nie wiem, czy mi się nie, chce. Nie, słuchaj, niech on będzie na końcu, bo na końcu jak rozwali, no bo wcześniej, jak on wcześniej pojedzie, rozwali, to no to my sobie nie pojeździmy. Dokładnie. A tak to on na jesteś Karina pewna, tak? Gdzie jest szofer? Szofer, no to co? Ty oddajesz kluczyki Jaszczurowi i Jaszczur chyba zostaje nauczycielem, tak? No ty jesteś chyba najbardziej tutaj profesjonalnym driverem. Ja tak, jestem na wyścigi, ale... No tutaj... Ja się nie nadaję, nie Jaszczur? Ty jesteś drifterem, bardziej ty chyba będziesz się nadawać do uczenia. Pewnie tak. Zaraz jej wszystko wytłumaczę i ten. Nie jesteś w stanie wyjechać na drogę? Czemu tak samo? Mogliście mnie ostrzec. A co jak on będzie tak się woził i się tutaj kurde pokazywał, nie wiadomo co, jak on to dobrze nie jeździ, będzie krzyczał na kogoś. W sensie? W sensie, że będzie taki, wiesz... Jaszczur? Niesmaczny. Ej, ale on ma niezatankowane auto, ale proszę, nie pomyślałeś o tym. Niezatankowane auto masz? No nie ma w ogóle. Nie spodziewałem się, że będziemy gdzieś jechać na pizdowo. On powiedział, że ma tylko na... Ile? 5 km, tak? No... Ktoś jedzie z naprzeciwka i niestety Jaszczur już musi się przysiadać, bo Karina już spanikowała, także czemu ona spanikowała? Spanikowała, bo 10 km dalej zobaczyła, że auto jedzie. I dlatego spanikowała? Nawet... Rzeczywiście jedzie czy nie? No właśnie nie wiem. Czemu spanikowałaś, Karina? Chyba nie jedzie. Auto jedzie z naprzeciwka. No jakoś nie widzę tego auta. Ja też go nie widzę. No jedzie. O dobra, rzeczywiście jedzie. To ona, jak ona to zauważyła w ogóle? Nie wiem, jakiś telewzrok. Witam na lekcji z... Szoferem Jaszczurem, złota rączka, no właśnie instruktorem złotą rączką. Bardzo ładnie pani zapięła pasy i lusterka sprawdzone, czy dobrze są. A jak mają być ustawione? No tak, żebyś się dobrze widziała w nich. W sensie, muszę sobie włosy poprawić. No, właśnie tak, żebyś mogła się oglądać podczas jazdy. No dobra. Tylko proszę nie zabij nas. I teraz tak. Coś tam widzę. Wiesz jak się rusza, które to sprzęgło nie, teraz i w ogóle? Tam są powiedzieć. Takie trzy pedały, no, nie? No, to jest sprzęgło. I po lewej jest sprzęgło. To jest sprzęgło. Po środku jest hamulec. Hamulec. I po prawej jest gaz, nie? I lewą nogą dotykasz tylko sprzęgła, a prawą gazu i hamulca, nie? Mhm. No i tak. I żeby ruszyć, co robimy? Trzeba zwolnić sprzęgło ręcznie. Trzymaj. No tak, musisz najpierw ręcznie zwolnić. Trzymaj sprzęgło no. I wrzuć jedynkę. Jedynka jest w lewo i do góry. No i teraz musisz popuszczać lekko sprzęgło no. I lekko dodawać gaz. I co? Jedziesz? Ale spali sprzęgło, czujesz to? No trochę zaśmiało. O Jezu. O Jezu, jak przypaliłaś sprzęgło. Przypaliłaś ty, ale no jedzie. No jedzie. I co? I zmień bieg. Weź dawaj sprzęgło i dwójeczka. Ole, to weszło. No puść te sprzęgło. Też trochę gazu. Tylko uważaj na te drzewa, tak? Daj gazu no troszeczkę, na co będziemy się wlec. Dawaj. A to jest tak normalne, że my jej dajemy w ogóle prowadzić? Dalej. Ale tak, no dobrze jej idzie. Nie róbcie myślałem, tego że, myślałem, że jej od razu zgaśnie, a ta normalnie bierze i zasuwa, jedzie. Hamulec w środku. Hamulec w środku, a wiecie, no? Jakby było łatwiej, jakbyśmy mieli po trzy nogi. No wtedy po prostu każda noga musiałaby robić tylko jedną rzecz. A tak to prawą nogą muszę robić dwie rzeczy. No ale nie robisz ich naraz, tylko osobno. I co teraz mam zrobić? No dobra, Karina. Zmień bieg? No, zmień bieg. Tak? No, no. Zmień bieg, no. Ale co ty robisz? Co jest ty? Co, wow! Co ty zrobiłaś? Jaki ty bieg biłaś? To nie, chyba nie była trójka. Musiałaś piątkę Jezu, ale bić. Ja o głową mu deszyłem. Ale nas przyhamowało, no co ty? Nie wiesz gdzie trójka jest? Przecież to masz narysowane. Ja pasów no nie co zrobiłem. Ty? Słyszysz? Ja głową uderzyłem. O Jezu, i co? Co ty walnaj? Ła, no o to! Jezu, ale ona szarpnęła, co? Pomyliła biegi. No Karina, nie spodziewałem się po tobie. Tak ci dobrze poszło na początku. Trzeba włączyć awaryjki, gdzie tu są awaryjki? Awaryjki? Tu masz, taki duży guzik. Jezu Karina, ała, ale mnie boli głowa. Dobra, to może na dobra, jedź Karinka, ale jedź na te pasy. Ale nie myl biegów. No zobacz, masz tu wszystko napisane ładnie, który od czego. Gaz? Na sprzęgle, znaczy wrzuć luz, w ogóle masz luz? O, no i teraz może zapalić. Ała, ale mnie boli. Auto! Ja pierdzielę, no weź odpalaj. Dobra, zapalaj, szybko uciekaj, bo auto. Jedynka i na bok. Jedynka i daj trochę na prawo, no. No jest dawaj jedynka. Na bok. Uciekaj. Trochę zjedź, tylko nie w ten słup. Matko, pa, uważaj na drzewo. Tutaj nie do pola, nie do pola. Uważaj, Matko, Jezu Chryste. Jezusie. Światło chyba nie mamy włączone. Włączyłaś światła czy nie włączyłaś? Ja chyba nie gasiłem. Weź tam, zobacz, tam po lewej są. Ja nie umiem tam robić po lewej. Kilka rzeczy naraz. Pokaż. Jezu, tam kolejne auto jedzie. Karina, kolejne auto jedzie. Uważaj, nie włączyła świateł? Nie włączyła. Jezu Chryste, jedziemy 20 na godzinę, ta nie wie totalnie. Czemu ty jedziesz po środku? No musisz zjechać. Boję jechać z kimś, kto umie 200 niż 20 z nią, nie? No bez kitu, to jest przerażające. Pa, pa, pa. Tu jest taka dziura, uważaj! Uważaj na dziurę! Przecież tu nawet nie da się zawrócić. Za
wybierzcie ode mnie to auto. Wszystko. Ała! Jezu Chryste! Ręcznie zaciągnij. Ja zawsze ile jeszcze razy głową uderzę? Jezu Chryste, jeżdżenie z nią to jest tak tragedia, nie? Ej, ale bez kitu jedzie, ale jak ona to widziała przez kitu? Gdzie? No jedzie tam, ja też teraz zobaczyłem. Ja nie widzę tego ciągnika. Ale ona w ogóle jakiś ma rentgen w oczach. Ja nie... Ej! Zamknęła nas. To tak, jak oceniasz jazdy Kariny? Na ile? No niech ma te 4 na 10, bo jakoś rusza. 4 na 10, a ja bym jej dał 3,5 na 10. 3,5? No może 3,5. 3,5? No bo dobra, 4, bo w sumie umie zmieniać biegi i czasami się myli. No czasami się pomyli, ale rusza w miarę. A ile jechaliśmy w ogóle na godzinę? 20. Ja pierdolę. Karina, w mieście jednak byś nie pojeździła. Nie wiem, poszedłem szukać tego ciągnika, bo jak nie widziałem tego ciągnika, oni mówią, że to jakiś ciągnik jechał. To jest masakra jakaś. Nie wiem, wy widzicie jakiś ciągnik? Bo ja tu żadnego ciągnika nie widzę. Nie wiem, gdzie oni tego... Oni ten ciągnik widzieli, ale chyba polecieli w kulki. Dawaj, podjedziemy, ja muszę znaleźć ten ciągnik, bo... To co, zniknął? No nie wiem, zniknął, to wyparował ten ciągnik. Tam go widziałem, na tamtej drodze, nie wiem, czy to jest ta sama. Wow, ale ciągnik widzieliście? Bez kitu, bo tylko wjechał na pole. Aż musiałem wyjść, bo przez tą szybę brudną nie chciałem podziwiać, bo chciałem mieć... Ciągnik. Wiesz, ile to ma mocy? Ile? No 100 razy więcej niż ta Corsa. Myślisz? 1000 koni to ma. A co ty myślałeś, że taki ciągnik to ile ma koni? Przecież on musi ciągnąć. Teraz jakakolwiek osoba będzie zła. Wielka jest nienormalna, a dredziarz też jest nienormalny. No po wielce to ja nie wiem, chyba gorzej niż dredziarz, co? Nie wiem, dredziarza sobie zostawiamy na ostatek. Myślę, że mnie będzie ogarniać, co? I ona jest nieprzewidywalna. Kto jak, chce być teraz? Jak nagle się wkurzy i wjedzie drzewo, czy coś? Nie, ja nie wiem, czy ja chcę pochodzić, nie? Może sam pojedziesz z nią, co? Ale czego ja mam sam jechać? No chyba cię pogrzało. No ja może z nią nie chcę tak do końca. Nie, ja jeszcze ale, z tobą, siadaj. Ale to wystarczy, że ja już ryzykuję życiem. No ale to po co obydwoje? No właśnie sam sobie ryzykuję. I widzicie. Zawsze ja mam ryzykować życiem, a oni mają to gdzieś i w ogóle ona się pyta, jak była z Kariną. No ja wiem, jak będzie z Wiolką, tak? Bo to jest nienormalne i będzie albo gazować i będzie jechać 150 na godzinę, ile będzie umiała tyle przyspieszyć, albo się rozbijemy na jakimś pierwszym lepszym drzewie. Jedyna opcja chyba gorsza to jest dredziarz, bo z dredziarzem to nie wiem, co się stanie, ale o Wiolkę to... Wiolka też nie jest normalna do końca, także boję się po prostu, że nam się coś stanie. Ja nie wiem, czy ja chcę jechać. Ty nie możesz po prostu jechać z nią sam? Ja nie chcę z nią jechać! Ja też nie chcę. Dlaczego? Przecież nic nie zrobię! Nawet nie umie wejść do auta. To jest jakaś masakra. Ja nie wiem, ona zawsze w każdym samochodzie otworzy auto, ona... No weź otwórz, ona nie umie otwierać, patrz. Bierzesz? Jeszcze zamknęła klamkę. Trzyma klamkę i nie mogłem otworzyć, nie? Bo jak się trzyma klamkę, jak się otwiera, to się nie otworzy. Serio, mamy z tobą jechać? Tak. Ale po co ja? Ja też nie chcę. Dobra, ja zapinam pasy i przeżegnaj się, Jaszu. Ja zapinam wszystkie pasy, stary. Ja tu nie będę jechał z jednym. Dobra, no to jak to się rusza? O nie, instruktor Kamuś, nie wiem, czy chce ci pomagać dzisiaj ruszać. Dobra, wyłącz tą kamerę i włącz, jak już będę jeździć, co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Serio, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, weź przestań fikać tutaj. Nie, płakać, o. Jezus, no, ale co, co dopiero z biegami będzie? Nie, no biegi to wiem, to jest sprzęgło. Biegi to wiem! Biegi to wiem! To jest sprzęgło. A, nie, no w sensie, no dobra, weźcie, wyłącz to. Dobra, przeżegnałeś się? Co ty robisz? Czekaj no. Sprzęgło i jedynkę, tak? No tak, no sprzęgło. No ja wiem. A skąd ty wiesz, nie wiem? No bo ciągle oglądam, jak jeździsz. Przed chwilą pomyliłem. No dobra, ruszaj. Ale ręcznie musisz odciągnąć. Jezu Chryste, bez ręcznie. Już mówiłaś, że wiesz. No jedź. Oj. I co, mówiłaś, że wie, i co, i zgasł jej. Musisz... Ale ja wiem, ale to nie znaczy, że nigdy... Dawaj, lekko sprzęgło i gaz. Drugi raz i zgasł, Jezu Chryste. Cicho! Ale dobrze, dobrze, że nie ruszy. Nie podpowiadajmy jej nic, to nie pojedziemy w ogóle i będzie lepiej. No też tak myślę. Nie no, ruszyliśmy. Ty, ale nie tak szybko, no co ty? Wariowałaś? Jezu... Ona w ogóle sprzęgło zmienia bez wciśnięcia sprzęgła, cześć? Docisnęłam, no co kłamie? Do końca sprzęgła. Nie docisnęłam. Nie docisnęłaś, no to jest jak... Śmierci. O Jezu, spaliłaś całe sprzęgło. No nie możesz naciskać gazu. Tam rowerzysta, tam ludzie idą, no uważaj Wiolka. Widzisz, ale jeszcze nie dojechaliśmy. Ale, ale uważaj Wiolka, no jak przyjedziesz to... Ale to zabijcie się, bo mnie stresujecie. No ale nie rozjedź ich, no. No nie możesz tak... Czemu ty jedziesz po trawie? No bo nie chciałam ich przy... no bo się sędzie. Ale rozpalisz auto. Nie, bez kitu przestań, bo się stresuję. Wyłącz tą kamerę, powiedziałam. Jezu Chryste.
Przed chwilą prawie wypadliśmy z trasy. Czemu ty jedziesz przy lewej krawędzi? Czemu... Prawie w drzewo. Czemu ty jedziesz przy lewej krawędzi? Bianka, proszę ciebie, środek. Tak, no dobra. Ale co ja robię? Ja tylko proszę ciebie, żebyś jechała po środku. Ja chcę wysiąść, nie? A czemu ty jedziesz koło lewej krawędzi? Czemu ty przyspieszasz? Hamuj, no. Ty zwolnij, ja nie... Patrz, jaki zakręt, no co ty? No i co? Hamuj. To my jedziemy cały czas blisko krawędzi, prawie uderzamy tak naprawdę, jakby to były krawężniki, to już by każdy krawężnik był zaliczony, tak naprawdę. Boję się po prostu, że Wielka może nie ogarnąć tego i wylecieć po prostu z zakrętu przy 25 na godzinę, albo przy 30, bo to... No jedzie i nagle No, ja nie to, wiem. Dopiero już prawie koniec zakrętu i zaczyna skręcać i w drzewo prawie, no co za... Matko Bosko. To jest tragedia, nie? Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak słabo jeździł jak Wielka. Masakra. Ach, jakie skupienie w ogóle. Znowu jej zgasło. Co? Widziałaś, jak ona to mieli? Ja już kasku brałem, bo się cycham. Tak. A muszę więcej gazu dać, nie? Ja jest... A to są ciężkie biegi. O! Już mi napłynęło na mnie, jak szarpło. Zaraz się stoczymy do jeziora. Ja się muszę trzymać wszystkiego. Okay. No jest jedynka, prawda? No jest jedynka, no. Jest. Wow! 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 Wielka, wow! Nie, no za ten... Jednym razem. Za nie, za ten drugi raz to specjalnie, żeby ci położyć. No co jest? No na piątkę wrzuciłaś, Jezu Chryste! Dlaczego to tak? Co jest z tym? Ja się powiem! Czemu to tak Dobra, jest? Ja wychodzę stąd, nie? Ja już nie, nie, no ja z tobą nie jadę! Nie jeżdżę z tobą już! Ja już z tobą nie jeżdżę, walę to! Co robisz, Wiolka? Ja nie chcę tam siadać. No co ty robisz? Ja nie wsiadam. Ja też nie wsiadam z nią. Weźmy ją, zostawmy i wróćmy autem. Ja nie wsiadam z nią. Ja się boję! Ja też się boję tam siedzieć. Ja nie jadę z tobą, Wiolka. Nie jedziemy z tobą, bo jesteś nienormalna. Ja się cykam. Co na piątkę proszę, wbiła. Nie, nie ma opcji. Chcecie mi pomóc? No nie. No to nie. No to nie. Ja tam nie wsiadam. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Ona jest normalna. Normalna jest. Pani takiej zgadczy, a to ma. I co teraz? Mamy biegać, tak? Wiolka! To jest tragedia totalna. Pa... Myślisz, że jak drzwi się zamkną... Dobra, ja wracam z buta tam, nie? Stwierdziliśmy, że to jest bez sensu ryzykowanie. Ja naprawdę, już prawie zginęliśmy. No jest ostro, nie? Po drzewach. Ja prawie uratowałem nas dwa razy, bo by w drzewo wleciała. Jak ja, kurde? Już nie zmieniaj wersji wydarzeń. No i zrobiłem tak. No ale kto jej złapał za kierownicę? Ja jej złapałem za kierownicę. Ja właśnie to złapałem. No jak ty złapałeś? No ja też, nie pamiętasz tego zakręcia. No dobra, raz złapałeś, ja złapałem dwa razy. No ty też dwa razy, no dobra. Bo byśmy wylądowali na drzewie, bez kitu, byśmy wylądowali na drzewie, bo ona jest na tyle... No już tak jechała. A widziałaś, jak prawie tam tych rowerzystów rozjechała? No kurde, nie tu. Też, że my do rowu, a rowerzyści też prawie do rowu. Wszyscy do rowu by wlecieli. Masakra. Wracamy z buta i czeka nas tak naprawdę, o ile dojedzie w ogóle tym autem z powrotem. Jeżeli dojedzie tym autem z powrotem, no to po prostu kolejny jest zdrajcą. Jeżeli nie wróci, to ja się kończę to po prostu, bo wolę nie ryzykować kolejny raz życia. Szczególnie z zdrajcą, bo zdrajca będzie najgorszy i wiem o tym, że on będzie najgorszy. Ja już to czuję w kościach, a ty? Ja no nie wiem, czy gorszy od Wiolki się da być? Da się być gorszy, mówisz mi, popatrz na zdrajcę i popatrz na Wiolkę. To może ponieść, a nie no, będzie gorszy. No ale na drzewie nas poniesie, tak? Nas poniesie, że na drzewie wylądujemy. Tak to już ten nie zdąży zmienić się kierownicą, złapać. Może być gorzej, no. Idziemy i idziemy. Ja nie wiem, no chyba nie dała rady jednak wrócić. Ale jak nie dała rady wrócić, to co? Może jakiś wypadek miała? No zostawiliście Wiolkę, co? No ja nie chciałem z nią wracać, no zwariowała. Ja nie będę ryzykował życia dla filmu. Jeździć teraz, no. Ile mam czekać? Siedzę. Ja już tam godzinę prawie spałem. W tym samochodzie. Zostawiliście samochód. No, ale no to nie jest nasza Ale w tym momencie chcę, gdzie jest samochód? Jak ostatnie i co No ale no to została no. ta, no to jest moja... Nie chciała wysiąść, a my nie chcieliśmy z nią wracać, no. Jak nie chcieliście z nią No stary, byśmy zginęli, ja nie chciałem zginąć. Teraz. Ale mi tu gówno wchodzi, co ty chcesz Dobra, gdzie ona jest? No, zostawiliśmy ją gdzieś tam w lesie. No to idź szukać, no. Szukać? Nawet nie wiesz, gdzie ją zostawiliście? No nie wiem. Gdzieś w lesie, no. Za głupo. I ty idziesz, czy co robisz? Szukasz jej, czy nie?
Sam nie wie, co robi. No dobra, no sytuacja wygląda tak, że Wiolka po prostu nie wróciła, a my nie chcieliśmy z nią wracać, bo ja nie chcę ryzykować życiem. Tak samo chyba ty nie chcesz. No ja nie, ja wolę przeżyć niż auto, żeby wróciło. No nie kłamiemy, no przecież przyszliśmy bez niej, nie widzisz? No, chyba nie powinniście jej zostawiać samej. No ale to ja chyba nie chciała... Ale ona odjechała, powiedziała, że odjeżdża i odjechała, zostawiła nas. No nie chciała nam oddać kierownicy. My wysiedliśmy, bo się baliśmy, a ona odjechała. Dobra, jak ona nie wróci za 10 minut, to zawijamy, zaraz będzie ciemno. Ja nie będę tam stał, czekał, kurde, kto ja jestem, żeby stać i czekać przy drzewie, jak jakaś dziwka, głupia tempa dzika. Ty sobie możesz stać pod drzewami, ja nie będę stał, ja chcę w tym momencie jeździć. O, jedzie, kurde. Kto jej w ogóle dał takie ale prawo? Ale przecież my ją zostawiliśmy tam. Skąd ona się wzięła tu? Dlatego tak długo dziś musiała zamówić. Kto jej dał takie prawo? Ej, a czemu świateł nie masz? Bez świateł jedzie. A może to nie ona jedzie? A jak nie? Kurde, co ona robi? Dobra, zostaw! Nie jedź już! Stój! Jezu Chryste! Bo przewracało ci się w głowie coś? Prawie w niej stuknęłaś, już biegu nawet nie zobaczyłaś. Zostawiłeś mnie, a ja się bałam! No nie, zostawiłem jej! Zostawiłeś mnie, zamiast kurde wsiąść to auto i pojechać! Gdzieś to ty nas zostawiłaś? Wysiedliśmy, a ty odjechałaś! Słucham! Ja wys... Ale tempy, to głupie! Dawaj mi to auto teraz! Zostawiłeś mnie! W ogóle jak się rozgościli moim autem, co to w ogóle ma być? No bo przyjechałam od drugiej strony, bo nie umiałam cofnąć, bo mi nie powiedziałeś! Cofnąć nie potrafiłaś? Co jest, że masz narysowane jak są biegi, co jesteś skomplikowanego? No i próbowałam! No i co? Staw, siadaj do auta i lecimy. Nie, ja nie chcę z nim lecieć, kurde, przeżyliśmy to, chcesz z nim siadać? Ja nie daję kluczy. Żona prawie teraz Audi skasowała. Wysiadła i na biegu w ogóle zostawiła. Wy wszyscy się rządzicie moim samochodem, jakby nie wiem co ty. Dobra, Oskar, ty nie masz prawa głosu. Ja jadę Audi. Nie jedziesz Audi, chyba ci pogrzało. On jest głupi, bo ja mam klucze. No ty nie odjedziesz nawet, dredziarz. Ten paku. Daj ten kluczyk, żeby nie wziął. Chcę weź od Wiolki do tego grata. Karnąć chciałem sobie. No to sobie masz tutaj. Nie, mojego, co ty się rządzisz? Chciałem nie małtę pobawić. Dawaj klucze moje. Co wy się zabawić? Macie mnie zadowolić teraz. Ja chcę jeździć. Wycieraczkę rozwaliła jeszcze. To nie ja. Miałeś już rozwalone? Przecież była normalna. Nie miał rozwalone. No miał, widzisz? Nie wiem jak robimy, ja na pewno z nimi nie wsiadam. Ja nie wiem, ja w ogóle jesteście godni, by mnie uczyć. Macie jakieś kwalifikacje? A co się w ogóle rządzicie? Wystarczy, że się rządzicie tym autem, ja się nie mieszam w wasze sprawy. Jeździcie sobie. Ja bym w ogóle mu nie dawał tego auta. Zacznijmy od tego. Czy ty masz większe kwalifikacje, czy ty masz większe kwalifikacje? Ja nie wiem, komu ja nie mam większe kwalifikacje. Powiedziałeś, że jesteś lepszym kierowcą, no to masz. Jeździ sobie z nim. Ale czemu? No jeździ sobie z nim. Nie, nożyce. Właśnie, ja chciałem to zasugerować. Ale ja tylko jestem kierowcą. Jestem kierowcą od ciebie. No, ale ja tak, ja mówię teraz, lepszym, momencie, to jesteś najlepszym kierowcą na świecie. Jedź, jest. Jesteś najlepszym kierowcą na świecie, no jedź z nim. Ja umywam rączki. Co ty robisz w ogóle? Ja chcę żyć. A co chodzi? Zara w ogóle nie będziemy nie jeździć. Mnie? W dupie to mam, na takiej łasce mam jeździć? Nie muszę jeździć, tak? No to nie. Tak się zachowujemy. Ja nie będę z tym człowiekiem jeździć. Na takiej łasce chcesz żyć. Ale to ty wymyśliłeś ten film. Robalu. Kamerzysta mnie tu zostawił na śmierć chyba z tobą, to weź mnie chociaż, próbuj nie zabić, dobra? No ale takie badziewne to auto, strasznie, kurde, no, tragedia, w ogóle co to za plastiki są? No takie plastikowe, no ale chyba nie chcesz plastikuwa, totalna. Mercedesa na przykład, tak? Lepiej takie rozwalić. No nie wiem, ale nie wiem, polemizował. Tak? Słucham? No najlepiej to się nie rozwalaj w ogóle. No dobra, co ty gadasz? Dobra, ale czemu ty, ja się jeszcze ci nic nie wytłumaczyłem. No puść ten gaz, co ty robisz? Przecież... Puść gaz, słyszysz, puść ten gaz! Słyszysz? Ale nie trzymaj gazu! Wciśnij sprzęgło te po lewo na maksa. No tak. Po lewo pedał na maksa. Wciśnij go. No wcisnąłem. No i teraz wrzuć jedynkę w lewo i do góry. I puść gaz, puść kurwa ten gaz. I teraz musisz pomału puszczać sprzęgło. I puść gaz, puść gaz. Dobra, jedziemy. Ty ruszył. Dobra, jedziemy stary. Ale nie gazuj na tak, Ameryce. Dobra? No dobra, będę. I dobra, jak już puścisz jedziesz, całkowicie. To teraz wciśnij znowu sprzęgło. No. Dziasty. No. Ale puść gaz, nie trzymaj gazu! No puściłem i wrzuć gaz. Dwójkę, czyli w dół, po lewo. No. No. A, tu, w lewo, jest luz, w lewo i na dół. No i teraz puść sprzęgło lekko i dolej lekko gazu. Ale lekko tego no, gazu. No lekko odpikam, co jak ty gazujesz? Gazujesz do dechy, przecież słyszę! No, zobacz, dobra. Jak obrotomierz lata. Ale, no nie gazuj tak! Jezus. Panikujesz. Ja panikuję, jak ty deptasz gaz do dechy. Panikujesz. Dobra, to co, jakieś drifciki, co? Jakie drifciki? No co? Zjedź tego pola! Dredziarz, ty zwariowałeś? Ty jesteś nienormalny! Oh yeah! Co ty robisz? Stań! Zaraz rozwalisz auto! Do przodu! Śpiszę! Drifty!
A mój gościu, stój! Daj pojeździć. Stój! No daj się pobawić! Miałem się bawić, ty głupi jesteś! Ale nie nas poznaje! Mieliśmy się jesteś zabawić! Jesteś gorszy niż Wiolcha, bo z tobą bardziej można zginąć, że ty nas rozwalisz i auto. Dobra, nie, ja nie jadę z tobą. Ty jesteś, nie nadajesz się do niczego. Co ty robisz? Ja stąd wychodzę. No, ale bieg... Gówno, a nie kurde! Jesteś beznadziejny, nie umiesz jeździć! Słaby jesteś, kurde, miałeś mnie uczyć, czy co? Ale co ty robisz? Miałem się zabawić! Na środek pola rozwalasz auto! On rozwalił chyba sprzęgło, nie da się ruszyć w ogóle. Gazuje, patrzcie, gazuje i on nie jedzie. Tylko mieli obrotami. Chyba jest spalone całkiem sprzęgło i się ślizga, nie można ruszyć. No rozwalił auto. Jezu, jeszcze coś skrzypi, rozwalił zawieszenie i sprzęgło, co za świr. Ledwo dojechałem do tych wariatów, on już zdążył dojść przede mną w ogóle. Jest tak zajechane auto, ja nie wiem co mi powiemy szoferowi. Przecież to jest jakaś masakra, co on tu odwalił w ogóle. Gasimy to, Jezu, ja nie wiem co teraz będzie, że on rozwalił mu totalnie auto. Czemu jest tezak rozwalony? No człowieku, przecież on po polu jeździł. Ej, że on jest nienormalny. Co to jest? Przerysował. Co to jest? Zobacz, patrz. Tu odpadł, to rozwalił tu. Ty jesteś nienormalny, to auto ledwo jedzie. Następnym razem lepsza fura, ta się nie nadaje. Ale co się stało? Mów, nie nadaje się. No on wleciał w pole, normalnie wziął, wjechał w pole. Spalił sprzęgło chyba. Dlaczego w pole wjechałeś? Nie spaliłem sprzęgła, co ty gadasz? No jak nie, ty cisnąłeś gaz do dechy. Fura się do niczego nie nadaje, do normalnej jazdy. Czemu wy się kłócicie? No przecież komuś zapłaci za dredziarza. No tak, no ale ja za życie moje nie zapłaci, ja już jeszcze coś ci się stało? Nie panikuj, panikujesz jak on. Wy jesteście siebie warci, we dwójkę ja panikujecie. Myślę, że ja jeżdżę jak wariat, ale ja wiem co ja robię. Ty jechałeś ja wiem co ja robię, ja wiem co ja robię. Jesteś nienormalny. Auto się do niczego nie nadaje. Stwór. Auto jest fajne, ty nie umiesz jeździć. No nie wiem, kurde. No trochę się zepsuło, no ale bez przesady. Trochę no, tutaj odleciało, ale... 7 koła wyjdzie, nie? Ile? Jak 7 koła? No. Ile? Mówię, że jest 7. 7 koła? No tak. Te auto nie jest tyle warte. Wiesz jak to auto jest 1000 zł warte, szofer. No co ty, no patrz. Trzeba zobaczyć pod silnik. Ty to słyszysz, co gada? Trochę go chyba poniosło z temu. Tu coś cieknie. Ale co jak ciekło, no to pewnie ciekło już wcześniej. No, no właśnie. No, teraz ja oddam ci pieniądze, aby to zostało zniszczone, ale bez przesady, że ty będziesz mnie wykorzystywać na kasę. Naprawimy to, co się zepsuło, a nie. A co, uważasz, że mi orzysz na pieniądze? Nie, ja czy ja kogoś kiedykolwiek orżnąłem. No ale ty to słyszysz, co gada? 7 no, tysięcy? No, próbuję być po prostu obiektywny. Na blat kładziesz 7 koła i jesteśmy dogadani. Nie, to nie położy ci 7 tysięcy. A ile? No ile ci mogę za to? Ile? 1000 zł mogę ci za to dać. No to, jest dobra chyba cena, nie? No, ile ta auto jest warte? Tak, no. No nie, no bo ty teraz też mnie chcesz. A ile ty niby za nie dajesz? Ty chcesz niby za nie dajesz tyle. No trochę. Tak. No ile? No trochę. No ile? No trochę. No ile? No nieważne. Pewnie mniej dał. O takich rzeczach się nie mówi. Aha. No dobra, 7 tysięcy nie ma opcji. Wiesz co, moim zdaniem 7 tysięcy na pewno mu nie zapłacę, bo to jest przegięcie. Próbuję mi osiąść. To jest za dużo, to jest w ogóle jakaś cena z kosmosu. Szuka, żeby coś znaleźć, tylko żeby cię naciągnąć. Ale to prawda jest taka, że dredziarz mógł jedynie czym mógł zahaczyć to od dołu? No schodem, no. To jakaś ryska, tego nie było wcześniej. Co ty gadasz? No jak? Nie mogliśmy zahaczyć opony. Tam. Ale jak mogliśmy zahaczyć? Widziałeś opony w jakim są stanie? Ale przecież my tylko kawałek jechaliśmy, no. Jak kawałek? Co ty myślisz, że po takim kawałku się opony zdzierają, tak? No tak? No ale no, no człowieku, no. Był celobieżnik, nowe opony no nie, są. Nie leć ze mną w ciula, bo chcę ci zaproponować dobrą cenę. 1000 zł, albo no nie, naprawiam ci to wszystko tak jak do podstawowego stanu. Podstawowego stanu to 7 koła ci to będzie kosztowało. Mówię ci, podstawowe stan, tak jak było. No dobrze, ja w to auto dobrze, wiesz, ile ja pracy włożyłem dobrze, w to auto? Ja wezmę ci to ile? Do warsztatu. No co? Co dobra, okej, ja wezmę to do warsztatu, szofer, no i do warsztatu jest okej, okay, no bo wtedy naprawimy ci i tyle, nie, no, ja nie chcę, weź nas ja naciągnął na hajs. Warsztatu, bo ja mam swojego mechanika, który się zna na nie tym ma aucie. Nie ma opcji, szofer, że ci dam 7 tysięcy. No tak. Kończymy rozmowę, nie no ma jak opcji. To nie, no kurde, kamrzysta. Nie ma opcji. Kamrzysta. Jeździliście na nielegalu. Bez prawka jeździli autem na drodze. I co? No to ale to jest droga wyłączona z ruchu. To jest droga wyłączona z ruchu. Nie szantażuj mnie, szofer. Nie szantażuję cię. Ja? Nie szantażuję. Po prostu chcę pieniądze za moje auto. 7 tysięcy. No tak. Dobra, oddam ci te 7 tysięcy, ale to jest ostatni raz, który... No jak? Na serio? No nie dawaj mu. No ale zobacz, no co? Zgłosi to gdzieś jeszcze. No patrz, jak on się cieszy. Ja się cieszę. Ale ty jesteś naciągacz. Hamsko, przecież wiesz, ile no to kurde, kosztuje. No kurde, to nie jest tyle warte. No ja się znam na samochodach. To nie jest tyle warte. Na moim samochodzie się nie znasz. No też mam Corsę. Ale tylko no inną masz? Trochę. No lepszą. Właśnie, inną. Mam lepszą. Twoja ale... jest tańsza. No moja jest tańsza, no, ale lepsza. No tu nówki części, wszystko wiesz, trzeba wymienić, no. No kosztuje, no. To, kosztuje. To są mnie nówki nie części do tego, tak? Co? Czy to jest stare auto? Jak to stare? No 2004 rocznik, to w miarę nowe auto. No strasznie. Co ty gadasz? Że tam części są po dwie dychy.
Karina, miałem ci nie mówić, ale jest taka sprawa, bo szofer chce 7 tysięcy za naprawę tego auta. 7 tysięcy? Co, on jakimś Ferrari jeździ? No, przecież to jest jakaś Corsa z odzysku, on z odzysku pozłomuje. Ale powiedział, że 7 tysięcy. 500 jest warte, max. No nie więcej. Ale powiedział, że mnie zgłosi, jeżeli mu nie dam. No to kup mu takie samo za 700 zł no i tyle. No to no, lepiej na tym wyjdziesz. No nie wiem, czemu właśnie dawać te pieniądze. Przestań. No nie. Robi ci w bambo, daj spokój. On chce, myślę, że po prostu wyłudzić tę kasiorkę, no. Potem pójdzie sobie budziki kupi tak i przyjdzie odszpicowany. To co, nie dawać mu tej kasy? Oczywiście, że nie. Nie ma opcji. Patrz, orzeł. To nie, to jest orzeł? Czy to mewa była? Nie, orzeł. Co to było? Myszołów. Myszołów? Myszołów. To prawie jak nasze koty, one też łowią myszy. Nie wiem, co mam w tej sytuacji tak naprawdę zrobić, czy oddać mu te 7 tysięcy za auto, czy nie oddawać mu tej kasy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie taki sam czerwony przycisk tam na dole. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę. No i do zobaczenia. Na razie.